Siemanko, pokażę wam tego glitcha TDMO, ale to tylko jest do przenoszenia pojazdów. Potrzebujecie Save Wizard, modowany zapis gry. Przypięty będzie w opisie. Wczytujecie grę, jesteście tak jak tutaj ja Trevorem. Wybieracie postać Franklina, idziecie na Franklina. Tam dostaniecie połączenie telefoniczne od Lestera i używacie kodu, wzywacie policję. Potrzebujecie też jednego znajomego, który idzie na sesję dla zaproszonych, odpala wam tytaniczną robotę i do niego będziemy dołączali. On najlepiej jak już jest zgliczowany. Zgliczowany, odrodzenie ustawione, ostatnie miejsce tu na miejsce kopiowania. A teraz tak, jak mu Franklin miał telefon od Lestera, odrzuca to połączenie, używa kodu, żeby zdobyć gwiazdkę pościgu. To powinniście znać ze starego, z Frozen Money, czy tam też starego DMO. I tu są kroki takie same, że podniesie ręce do góry, mamy wciśnięty guzik tej pauzy, options, obojętnie. Podniesie nasza postać ręce do góry, puszczamy options, idziemy na online i tam teraz nie będziemy, czyli tak, ten tu podnosi łapy do góry. Puszczam options, idę na online, tu odłączam internet, podłączam z powrotem i tym razem nie na wybór, wybierz postać jak to było, tylko zagraj w GTA online. Musimy dwa razy kliknąć i przejść i musimy mieć też ten sam komunikat. Tu sobie klikamy do góry, do góry, do góry i musimy trafić w to zagraj w GTA online i przejść i musimy dostać ten komunikat, usługi Rockstar chwilowo niedostępne. Teraz tak, dołączamy do znajomego, który jest na tytanicznej robocie. Robimy to przez jego profil, no bo przez imprezę tam się nie da. Klikniemy dołącz do gry, czekamy 8 sekund i nawet możemy pospamować, żeby potwierdzić ten komunikat o usługach Rockstar, potwierdzić, czy na pewno chcemy dołączyć do sesji, no i potwierdzić ten, że sesja jest prywatna, potrzebujemy zaproszenia. Klikam dołącz, czekam 8 sekund. No i spamujemy. Aha, i netcard jest, jeszcze jest potrzebny. Czyli 8 sekund i klikam XXXXX. To też. Teraz zrobił się czarny ekran. Dołączam do znajomego jeszcze raz. Tego już komunikatu nie potwierdzam, tylko jak on mi zniknie, odłączam netcardem kompletnie internet od konsoli. Możecie użyć też danych komórkowych i hotspota z telefonu. I teraz odłączam ten telefon, internet od konsoli netcardem. Tutaj znowu mi wyskoczy ten komunikat, go anuluję, od razu włączam interakcję, przechodzę na tryb reżyserski. Anuluję, interakcja, raz do góry, przechodzę na tryb reżyserski. Tu już trzeba szybko to robić, w trybie reżyserskim też. Od razu daję, raz do góry i przechodzę dalej z tej przyczepy castingowej, przechodzę dalej w tryb reżyserski. Na czarnym ekranie włączam internet z powrotem, czyli raz do góry, przejdę do trybu reżyserskiego. Czarny ekran, włączam internet i wciskam tego touchpada, tą interakcję i cały czas ją trzymam, żeby już mi się tam w tle włączyła ta interakcja. Szybko przechodzę na garaż i wzywam ten pojazd, który chcę sobie przenieść z DMO. I teraz warto sobie tu pochodzić, a znajomy z tej tytanicznej już tam opuszcza i próbuje do nas dołączyć. Macie na to 2 do 4 minut, żeby znajomy do was dołączył na sesję, zdążył wsiąść do tego samochodu, zanim was wywali z sesji przez błąd z usługami właśnie tymi Rockstar. Także no, trzeba się tu przyłożyć. Ja to robiłem na dwie konsole, tu jeden pad, tu drugi pad, jak widać. Ja wyrabiałem to, jak wy będziecie to robili ze znajomym, powinniście też zdążyć. Znajomy teraz musi dołączyć szybko do nas na sesję i wsiąść do tego samochodu, zanim nas wywali. Jeżeli to zrobi, to już auto jest wasze. Znajomy wsiadł, mi tu auto znikło. Znajomy już je dla nas
zgarną. Teraz my musimy w sumie i tak zamknąć grę, jeżeli robimy to we dwóch. My musimy zamknąć grę, bo już na sesję nie wbijemy. Czyli zamykamy po prostu grę, wbijamy do znajomego, to jest sesja publiczna i tak, także zaproszenia żadnego nie potrzeba. Znajomy tutaj, ten właśnie zgliczowany, który był na tytanicznej robocie, wzywa już sobie tam mobilne centrum operacyjne, wzywa z mobilnego ten pojazd na straty, tu sobie może popodstawiać. Robimy standardowo kopiowanie od znajomych. Czy tam może iść się dopiero gliczować, ale to ja akurat byłem zgliczowany. Tylko tu specjalnie mógłbym skończyć ten filmik, ale pokażę zaś, jak wsiądę w to auto z tego reżyserskiego. Będę cały czas w mobilnym na czarno i pokażę jak wyjść z tej mobilki, czyli no po prostu no wciągnie nas do mobilnego, tak jak się kopiuje te samochody. I odpalamy sobie mapę i z mapy odpalamy jakąkolwiek tutaj misję, która ona jest, bo inaczej nie wyjdziemy z mobilnego centrum operacyjnego. Także chcieliście, to macie. Długo był ten glitch wyczekiwany. My już go mieliśmy wcześniej, ale tak to było do przewidzenia, że moment i będzie publiczny, także nie ma co tu trzymać dla siebie. Że no, kroki są łatwe, no jeżeli wam nie wyjdzie, no niestety trzeba z powrotem wczytać grę od nowa, ewentualnie zresetować grę. Za każdym razem tego save'a trzeba wczytywać od nowa. Rozłącza ten telefon od Franklin, od Lestera, wezwać tą policję. Łapy do góry, jak podniesie, puszczamy pauzę, idziemy na online zakładkę, klikamy i nie tak jak było to wcześniej, żeby trafić na wybierz postać, tylko tym razem trzeba wybrać zagraj w GTA Online i przejdź, i żeby dostać te usługi rockstarowskie. Nie wiem, może na wybierz postać też się uda. Nie próbowałem, nie będę tu ulepszał czegoś, co i tak działa, wam powiem, trochę kiepsko. No i potem no co, no dołączamy, 8 sekund spamujemy, żeby potwierdzać na czarnym ekranie. Dołączamy jeszcze raz, zniknie czarny ekran, odłączamy internet netcatem. Wczyta nas Trevorem, anulujemy komunikat i wtedy szybko włączamy interakcję, przechodzimy na tryb reżyserski. W przyczepie od razu też przechodzimy dalej, włączamy ten internet w tle, już trzymamy wciśniętego touchpada, żeby przejść na te menu trybu reżyserskiego i szybko wzywamy pojazd, który chcemy sobie przenieść. Wtedy znajomy dołącza na sesję, musi szybko wsiąść, żeby zatrzymać to auto. Pozdrawiam, elo.